Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie z panem Władysławem Szczotką, dyrektorem Bielskiego Centrum Kultury. Witam serdecznie. Panie dyrektorze, no, Bielskie Centrum Kultury przyzwyczaiło nas do tego, że zawsze coś się dzieje, a latem dzieje się szczególnie dużo, a wszystko pod hasłem Lato z kulturą. To prawda, od kilku lat, to zresztą pomysł pana prezydenta Jacka Krywulta, żeby w okresie wakacji nie zamykać placówek i jak to niektórzy mówią, że zawiesza się kulturę gdzieś tam na haku i czeka się do września, żeby jednak coś robić, bo znaczna część osób nie wyjeżdża na wakacje. Są też ci, którzy gdzieś tam początkiem lipca jadą, później resztę wakacji spędzają w domu na miejscu i chętnie by uczestniczyli w różnych imprezach. I powstało Lato z kulturą. To nie tylko są imprezy, które my robimy w Parku Słowackiego w soboty i w niedzielę na Starym Rynku, ale to są również imprezy, które są organizowane w mieście. Na przykład w każdy piątek na Rynku Starego Miasta odbywają się koncerty bielskich zespołów rockowych. To od 2 lat czy 3 nowa inicjatywa i też miała swoich zwolenników. Również w piątki wieczorem obok sfery były koncerty. Dosyć bogaty był również program klubów, które tutaj na terenie miasta działają. Tam również różni artyści występowali i według mnie uważam, że te oferty, które były przygotowane, trafiły na pewno do wszystkich. Każdy mógł sobie coś tam znaleźć, co mu się podoba. Zresztą na tych koncertach zawsze były tłumy. Jakoś mieliśmy wyjątkowe szczęście, dlatego że lato pod względem pogody nie rozpieszczało mieszkańców Polski i wiele osób zmarnowało wakacje, wyjeżdżając na przykład nad morzem, a tam było zimno i deszczowo. Natomiast myśmy mieli to szczęście, że tylko jeden koncert był przełożony do sali, wszystkie pozostałe odbyły się, chociaż muszę powiedzieć, że chwilę grozy przeżyliśmy w ostatnią niedzielę, kiedy przygotowywaliśmy koncert Dawida Podsiadły. No, okazało się, w południe przeszła taka ulewa, że zalała całą scenę i zastanawialiśmy się, czy ten koncert nie odwołać. Natomiast no, panowie pracujący w technice naprawdę się zmobilizowali, wysuszyli aparaturę, powycierali scenę i ten koncert się odbył i mimo tej brzydkiej pogody kilkanaście tysięcy osób na tym koncercie się bawiło. Czyli Bielskie Centrum Kultury po raz kolejny udowodniło, że w zasadzie nie ma żadnych przeszkód. Tak, znaczy to jest też, trzeba, tak jak wiele osób mówi, trzeba mieć szczęście, żeby jakoś trafić, że będzie ta pogoda i była. Myśmy wyliczyli, że na naszych 15 koncertach bawiło się, słuchało tych koncertów, przeszło 35 tysięcy osób. Także to nie jest mała grupa ludzi. Warto te imprezy prowadzić. Wprawdzie my zakończyliśmy Lato z kulturą, ale ono tak naprawdę się nie skończyło. No właśnie, Lato z kulturą zostało pożegnane, tak. Ale macie Państwo jeszcze coś w zanadrzu. Tak, bo przecież najbliższy weekend to oczywiście piknik lotniczy, bo zawsze jak kończy się Lato z kulturą, tydzień później jest piknik lotniczy. W tym roku wyjątkowy piknik lotniczy. No, ma być piękna pogoda, w ogóle to jest wreszcie, też można powiedzieć, że organizatorzy mają szczęście. My pomagamy również organizacji tego pikniku i chętnie się zresztą w to włączamy. Jeszcze przed nami we wrześniu militaria, też impreza, która już się wpisała na stałe w kalendarz tutaj imprez Bielska Białej. I ja myślę, że jeszcze każdy coś tam znajdzie, jeszcze odbywają się koncerty koło sfery, także to tak naprawdę ta kultura dalej jest tutaj pokazywana, promowana, także myślę, że jeszcze można się będzie bawić. A przed nami jesień, bo już wybiegamy trochę w przyszłość. Październik i listopad i dwa fantastyczne festiwale. No właśnie, to jest główne imprezy drugiej połowy roku, to właśnie festiwale. Od 13 do 15 października już 21. edycja Festiwalu Kompozytorów Polskich i później od 15 do 20 listopada
już kolejna 14. jazzowa jesień. I muszę powiedzieć, że oba festiwale już, jeżeli chodzi o program, są przygotowane i z tego, co znawcy jazzu i muzyki poważnej mówili, że jeden i drugi festiwal bardzo ciekawie się zapowiada. Ja o jazzowej jesieni może bym jeszcze w tej chwili nie mówił. Ktoś by chciał wiedzieć trochę więcej, to może wejść na stronę Bielskiego Centrum Kultury. Skupmy się na festiwalu kompozytorów. Ale parę zdań bym powiedział o festiwalu kompozytorów. Panie dyrektorze, Polski. Ale zanim ja chciałam zapytać, czy jest taka szansa, bo te festiwale mają swoją stałą widownie. Ludzie od lat przyjeżdżają do Bielska po to, aby albo uczestniczyć w Festiwalu Kompozytorów Polskich, albo właśnie w tym ogromnym jazzowym święcie. Czy jest szansa, że w tym roku festiwale przyciągną nową publiczność? Czy coś takiego specjalnego przygotowaliście Państwo? Znaczy, staramy się, żeby właśnie za każdym razem był jakiś koncert, pewna nowość, coś ciekawego i chcemy tak to przygotować, żeby więcej młodzieży brało udział w tych koncertach. I ja myślę, że tak będzie, bo to prawda, że Festiwal Kompozytorów Polskich zaczynamy trzecią symfonią Henryka Mikołaja Góreckiego. To są różne powody tego, że właśnie tak chcemy zrobić. Po pierwsze, to 40 lat temu było pierwsze wykonanie tego utworu. To jest 21. festiwal. Na pierwszym festiwalu właśnie Henryk Mikołaj Górecki po raz pierwszy w życiu wcielił się w rolę dyrygenta i właśnie poprowadził tą trzecią symfonię w Bielsku Białej. To też jest wydarzenie. I jest jeszcze jedna rzecz, że tym razem tą symfonię poprowadzi wnuk Henryka Mikołaja Góreckiego, będzie dyrygował. To młody student, który właśnie studiuje dyrygenturę, i po raz pierwszy z dziełem dziadka się zmierzy. Czyli możemy powiedzieć, że w taki pewien sposób historia zatoczy koło w Bielsku Białej. Także to jest, myślę, że to będzie bardzo ciekawe wykonanie. Natomiast utwór jest znakomity, on zrobił ogromną furorę w Wielkiej Brytanii, ale cieszył się wielkim powodzeniem w Stanach Zjednoczonych. Polska była chyba ostatnia, która dostrzegła znakomitość tego utworu, ale dobrze, że dostrzegła. Cudzy chwalicie, swego nie znacie. No tak najczęściej właśnie bywa. I my ten utwór za jakiś czas wykonujemy i zawsze są zwolennicy, którzy chętnie go słuchają. Natomiast bardzo ciekawie zapowiada się salon, ponieważ po raz pierwszy będzie to i polska muzyka, i polska poezja. Olbrycki będzie recytował właśnie naszych wielkich wierszy, wiersze, natomiast Jakowicz będzie mu towarzyszył, także też bardzo ciekawie się ten koncert zapowiada. Natomiast szczególnie ciekawy będzie koncert na zakończenie, właśnie muzyka gór. I to są utwory wybrane oczywiście polskich kompozytorów, ale są i znakomici pianiści. Będzie kwartet Korpieli-Bułecki, będzie Atom Kwartet. Dużo znakomitych wykonawców i wielkie widowisko, bo to trudno nazwać nawet koncertem, bo oczywiście multimedia będą towarzyszyć, będą pokazywane obrazy, ale ta całość jest specjalne jako widowisko przygotowane i ja myślę, że właśnie ten koncert powinien młodzież zainteresować i powinni się na ten koncert wybrać. 3 dni bardzo ciekawe, dużo polskiej muzyki, nie ma jednego kompozytora, tych kompozytorów jest kilkanaście w tym roku, także są wybrane te najciekawsze utwory. Myślę, że to będzie ciekawe. Czyli w październiku znowu w Bielsku będzie się działo. Ale przecież Bielskie Centrum Kultury to nie tylko wielkie międzynarodowe festiwale, to także szereg wspaniałych pojedynczych koncertów i wydarzeń teatralnych. Tak, no więc druga połowa roku się dosyć ciekawie zapowiada. Będzie trochę ciekawy zespołów estradowych. Będzie Stare Dobre Małżeństwo, które bardzo dawno nie było w Bielsku Białej. Będzie Zbigniew Zamachowski, Fizmola to ciekawy wykonawca, taki bardzo, myślę, nie do wszystkich pasujący, ale również Stanisław Sojka z nowym programem, ale Irena Santor, będzie Steczkowska, będzie zespół Mazowsze, też pomagamy organizować taki koncert w hali u nas. Przyjeżdża Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej,
najpiękniejszymi ariami operetkowymi. Będzie opera Carmen w wykonaniu solistów zagranicznych, także to są bardzo, uważam, ciekawe rzeczy. Chciałbym też zwrócić uwagę na już, no myślę, że na stałe się wpisało w kalendarz imprez Bielska-Białej, właśnie siesta w drodze Marcina Kydryńskiego. Artyści lubią do Bielska przyjeżdżać, Marcin Kydryński lubi. Magiczne to nasze tak, Bielsko. Lubi tutaj robić te koncerty, właśnie siesty i będzie jeszcze w tym roku Anna Maura, to jest koncert, który z maja jest przełożony. Miały być 4 koncerty w Polsce, jeden został tylko przełożony i tylko w Bielsku-Białej. Oczywiście biletów już na ten koncert dawno nie ma. Natomiast Nancy Wiera będzie w październiku. To kolejna odsłona siesty w drodze i na ten koncert zapraszam. Natomiast wielkim wydarzeniem będzie akurat w Andrzejki 31 listopada koncert Marizy w kościele w Aleksandrowicach. To największa gwiazda muzyki fado i myślę, że to będzie duże wydarzenie i duża uczta dla melomanów. Planujemy też kilka spektakli teatralnych. To są oczywiście, jakby nie wchodzimy tu w konkurencję z naszym teatrem, tylko staramy się jakby uzupełnić tą ofertę, która tutaj jest przygotowywana przez nasze teatry. Sprowadzamy do Bielska komedie, przede wszystkim komedie w wykonaniu artystów, najczęściej serialowych, a więc tych, którzy są lubiani przez większość również mieszkańców Bielska Białej. I właśnie będzie taki spektakl Lekko nie będzie, Hiszpańska mucha. To są takie znakomite widowiska komediowe, ale tu bym polecił, bo też na grudzień przygotowujemy od roku czasu. Kiedyś mówiono, że to kabaret Mumio, teraz się mówi, że to jest teatr. Przygotowuje nowy spektakl, którego między innymi jedno z widowisk premierowych będzie w Bielsku Białej. Także uważam, że to jest bardzo ciekawa rzecz i warto się wybrać. Oczywiście tak jak co roku, również i w tym roku przygotowujemy się do gali sylwestrowej. W tym roku chcemy to robić całkiem inaczej. Chcemy odstąpić od arii operetkowych, operowych. Natomiast chcemy iść w muzykę właśnie taką popularną i właśnie taką gwiazdą śpiewającą z orkiestrą dużą będzie Alicja Majewska. Oczywiście Korczy będzie jej tam w tych koncertach towarzyszył. Nie wyobrażamy sobie, żeby było inaczej. Ale druga część koncertu to Gary Goodman i największe przeboje Disneylandowe. To jeden z najlepszych trębaczy Disneylandowych na świecie. I on z sekcją i orkiestrą właśnie te największe hity wykona w drugiej części koncertu sylwestrowego. Także też dosyć ciekawa forma. Mam nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem. Czyli w zasadzie nic nowego, bo Bielskie Centrum Kultury znowu zrobiło wszystko, aby sprostać gustom nawet tych najbardziej wybrednych. Ja mówię, że to też jeszcze nie wszystkie propozycje, bo jeszcze nowe rzeczy dochodzą i których jeszcze nawet na stronie internetowej nie ma. Także ten program na pewno jeszcze będzie trochę tam wzbogacony. Systematycznie program jest uzupełniany. Ale już dzisiaj bardziej się przygotowujemy do tego, co od stycznia. Także, że już kolejne koncerty. Już w tej chwili pracujemy nad festiwalem sakralnym, bo kolejne z takim wyprzedzeniem trzeba właśnie się do tych rzeczy zabrać. Przygotowujemy się, ktoś by powiedział, że przecież dopiero się lato z kulturą skończyło, a my a przygotowujemy już pracujecie Dni Bielska-Białe na czerwiec. No ale jeżeli chcemy mieć dobre zespoły, to trzeba to robić z dużym wyprzedzeniem. Panie dyrektorze, to tyle dla ducha, a teraz coś dla ciała, bo nie tylko repertuar Bielskiego Centrum Kultury się rozrasta, ale rozrasta i rozbudowuje się również samo Bielskie Centrum Kultury. No właśnie, to już od dłuższego czasu przygotowujemy się, żeby tutaj warunki poprawić. Z jednej strony dla zespołów, które kiedyś tam ćwiczyły jeszcze niedawno w dawnym metalowcu EWZM-u. Stamtąd się musimy wyprowadzić. Zakład ma tam swoje plany z tym obiektem. Zresztą obiekt wymagałby już jakiegoś generalnego remontu. Więc chcemy tutaj w
tej części po Kubiszówce przygotować dla tych zespołów dobre warunki. To jest zespół Bielsko, Bielska Estrada, dwa chóry, dwie formacje orkiestry, zespół Jarzębinki. To jest dosyć dużo młodzieży i dzieci, które no, powinny mieć godne warunki do pracy. To są jedne z najlepszych zespołów w Polsce, więc trzeba też im stworzyć warunki. Trzeba o nich odpowiednio zadbać. Ale też chcemy poprawić warunki sali. To nie tylko jest kwestia, że się powiększy widownia, ale przede wszystkim zostanie od strony technicznej poprawiony tutaj nasz cały ten sprzęt i tak dalej, który już jest przestarzały. Trzeba nowy system klimatyzacyjny, bo ten już był niewydolny. Także dużo rzeczy chcemy technicznych w Domu Muzyki poprawić. Natomiast liczymy na to, że z tych 500 miejsc do 700 powiększy się widownia. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób wpłynie również na ceny biletów, że będą tańsze. No i mamy nadzieję, że ten remont od miesiąca listopada się już fizycznie rozpocznie, że uporamy się z przetargami i wszystkimi i wybierzemy firmę, która powinna w dosyć szybkim terminie no, tutaj te remonty przeprowadzić. Panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i co, życzę tego, aby Bielskie Centrum Kultury rosło w siłę. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.